Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu, Magdalena Złotnicka. Gościem publicystycznej części magazynu Północ-Południe jest redaktor Marek Król, publicysta. Dzień dobry Panie redaktorze. Serdecznie witam radiosłuchaczy i Panią redaktor. A skoro o redaktorów się tu witamy, to też o redaktorach będziemy mówić. Panie redaktorze, portal TVP Info ujawnił fragmenty nagrań z wewnętrznego spotkania członków redakcji Gazety Wyborczej z władzami Agory. Chodzi o spotkanie, do którego doszło pod koniec listopada 2021 roku. Wówczas konflikt między redakcją Gazety Wyborczej a zarządem spółki Agora przybierał właśnie na sile. Czy pan się z tymi fragmentami zapoznał? Tak, miałem okazję to słyszeć. Te nagrania są niezwykle ciekawe, chociaż moje wieloletnie doświadczenie dziennikarskie sprawia, że specjalnie mnie nie dziwią, ponieważ te praktyki, które są tutaj ujawnione w tym nagraniu, no, Gazeta Wyborcza jakby stosowała od wielu, wielu lat. Powiedziałbym, widać to było przy aferze Rywina szczególnie mocno. Panie redaktorze, a konkrety? Bo mówi pan te praktyki, co pana tak oburzyło? To była taka metoda, której się dowiedziałem od jednego z dziennikarzy, że gazeta zarabia generalnie, to nie dotyczy tylko Gazety Wyborczej, na tekstach, które się publikuje albo na tekstach, które się nie publikuje. I dowiedziałem się o takiej szafie pancernej, gdzie różne trudne materiały, niekorzystne dla różnych prezesów, ważnych firm, spółek, dużych podmiotów gospodarczych się trzyma tak długo, jak długo ów podmiot płaci czy opłaca wysokie rachunki za reklamy w danej gazecie czy danym medium. Jeżeli przestaje płacić, no to wtedy się ujawnia te materiały. Przyznam, że włos mi stanął wtedy na głowie i myślę, że w wypadku afery Rywina, przypomnę, w moim tygodniku, którego byłem właścicielem, ujawniono tą sprawę w sierpniu. Natomiast Gazeta Wyborcza potrzebowała prawie pół roku, żeby toczyć tak zwane śledztwo dziennikarskie, z którego wyszło, że nic nie wyszło, że przyszedł właśnie pewien biznesmen do Michnika i oferował mu zapłacenie łapówki za no, znaczną część tortu medialnego. Pan powiedział wcześniej o tych mechanizmach, pan te wnioski wysnuł z tych fragmentów taśm, które opublikowało TVP Info, czy też z jakiejś swojej wcześniejszej wiedzy dziennikarskiej? No to jest praktyka, która jest szczególnie w tej chwili bardzo często stosowana, kiedy rynek, tak, to wielokrotnie obserwowałem, zresztą nie dotyczy to mediów papierowych, nawet powiedziałbym pewnych mediów prywatnych, telewizyjnych. Także to jest oczywiście no, działalność na granicy takiej, no, zresztą mafijnej troszeczkę. Natomiast to są już bardzo poważne oskarżenia, panie redaktorze. No tak, bo na ogół w naszym życiu codziennym nie nazywamy rzeczy tak, jak powinny być nazwane i przez to one ładniej wyglądają, ale ja mam taką skłonność, że nazywam rzeczy po imieniu i tego typu działania, szantaż i tak dalej mają charakter mafijny. Wracając do tych materiałów, o których pani redaktor wspomniała. Otóż tam mogą być dwie przesłanki. Może być ta przesłanka, o której mówiłem, a więc największy dawca reklam, jeden z największych, mam na myśli PKN Orlen i prezes Daniel Obajtek, no może było zbierane te materiały po to, żeby się złamał i jednak zasilił reklamowo gazetę. No to już jest pana interpretacja, panie redaktorze. Natomiast tu faktycznie pozostaje pytanie o cytat jednej z osób, które brały udział w tymże właśnie spotkaniu. Bartosz Wieliński mówi, że Roman w nawiasie Imielski, to jest już do powiedzenia TVP Info, ma w swoim dziale dziennikarzy, którzy non-stop tropią pana Obajtka i innych ludzi. Jak to czytać? No a jak pani by myślała, że tropią go dlatego, że się tak są zatroskani o jego zdrowie, życie i tak dalej? Otóż tropią, żeby znaleźć pewne, nie wiem, kompromitujące
prezesa Obajtka materiały. No pamiętamy słynną sprawę Dworku, którego miał zakupić dla siebie. Okazuje się, że kupił na fundację po to, żeby pomóc dzieciom dotkniętych pewną chorobą i tak dalej. Więc cały czas są zbierane materiały po to, żeby skompromitować, rzecz jasna, Daniela Obajtka. A czy panie redaktorze, i pytam pana jako też byłego redaktora naczelnego gazety, taka praktyka, że jakaś redakcja bierze jakąś osobę na celownik i się nią bardzo interesuje, to jest normalne w dziennikarstwie, czy to jest jednak coś zaskakującego? Czy raczej jest tak, że przychodzą po prostu tematy na kolegia? Chciałem powiedzieć, że to nie jest praktyka normalna, to jest praktyka stosowana w takich organach prasowych, które są używane jako pewnego rodzaju instrument do wywierania nacisku na polityków, na politykę, celem rozwiązywania innych problemów i dziennikarstwo nie ma nic wspólnego, ponieważ zasada jest taka, że oczywiście jest sytuacja skupienia się na jakimś tam podmiocie czy osobie w momencie, kiedy się dochodzi do wniosku, czy są ujawnione materiały o jakichś przekrętach, nadużyciach i tak dalej, i tak dalej. Ale czegoś takiego, że a priori zakłada się, to właśnie jest moim zdaniem specjalność Gazety Wyborczej. Zakłada się, że tego i tego faceta płci obojga będziemy śledzić, nadzorować, zbierać na niego kwity i tak dalej. No to z dziennikarskiem, pani redaktor, szanowni radiosłuchacze, nie ma nic wspólnego. To jest po prostu trochę używanie prasy, mediów do zgoła innych celów, powiedziałbym, i realizacji tych celów. Panie redaktorze, a co z tego wszystkiego wynika dla czytelników? No bo te taśmy, o których mówimy, te fragmenty nagranego spotkania przedstawiają jakąś, powiedzmy, kuchnię redakcyjną czy kuchnię dziennikarską właśnie. Ale co z tego wynika dla czytelników? No to jest chyba ciekawe pytanie, panie redaktorze. Przede wszystkim wynika to, żeby być niezwykle ostrożnym i konfrontować przekaz jednej gazety czy jednej stacji telewizyjnej z innymi przekazami. Oczywiście to jest niezwykle trudne. Przeciętny, zabiegany czytelnik, odbiorca mediów nie ma na to czasu, ale innej rady nie sposób tutaj zaoferować. W każdym razie uzależnianie się od jednego źródła informacji zawsze prowadzi do tego, że to ten człowiek jest wtedy no, bardzo, może być manipulowany. Także te materiały, które tutaj, o których się dowiedzieliśmy, wyraźnie wskazują, że gazeta jest używana jako pewne narzędzie w rozgrywkach politycznych. I chyba, pani redaktor, zawsze tak było, jeżeli chodzi o Gazetę Wyborczą. Stąd wspomniałem aferę Rywina. Rywin nieprzypadkowo poszedł na rozmowę do Adama Michnika, bo gdyby wiedział, że są zachowane wysokie standardy i zasady sztuki dziennikarskiej, to w ogóle by mu to do głowy nie przyszło. Pana opinię, panie redaktorze. Natomiast zapytam o jeszcze jedną rzecz, bo cała ta sprawa, całe to spotkanie, także jak rozumiem fakt jego nagrania, wynika z dosyć napiętej informacji, nie napiętej informacji, tylko napiętej sytuacji, jeśli chodzi właśnie o te relacje między redakcją Gazety Wyborczej a spółką. Czy takie napięte relacje to jest też normalna praktyka w dziennikarstwie, czy jednak mamy tutaj do czynienia z jakąś sytuacją wyjątkową? Te napięte sytuacje wynikają z tego, co się dzieje na rynku. Po prostu prasa, media te papierowe mają coraz trudniejszą sytuację. Stąd był pomysł Gazety.pl, żeby połączyć się z Wyborczą, stworzyć jeden newsroom i tak dalej, czy obniżyć koszty, zredukować te koszty w sposób znaczny, bo te koszty osobowe są znaczące we wszystkich mediach, jak wiadomo, ponieważ no, dziennikarze często pracują wiele godzin, wiele dni. Trzeba tą pracę opłacić, nie zawsze przynosi to efekty, no ale to jest ryzyko w tym zawodzie. Więc to wynika z mechanizmów, że tak powiem, ekonomicznych. Jak wiemy, nie chciała się Gazeta Wyborcza zgodzić na takie połączenie, które, mówię, z punktu widzenia ekonomicznego i patrząc z perspektywy zarządu, jest absolutnie uzasadnione. No W tym boju ucierpiał jeden z przyjaciół, został odwołany szef wydawnictwa, jeden z przyjaciół, przyjaciół Adama Michnika. Także to wszystko wskazuje, że toczy się jakaś walka o wpływy w ramach Gazety Wyborczej. A jeśli chodzi o konsekwencje dla samego środowiska, to jakie one będą? Czy pana zdaniem ujawnienie tej kuchni wpłynie jakoś na postrzeganie tego środowiska przez czytelników, czy też jednak nie?
Myślę, że nie, bo to jest jednak to taka kuchnia, która jest omawiana i analizowana w środowisku dziennikarskim. Dziennikarze, jak we wszystkich zawodach, czy to będą lekarze, czy listonosze, lubią się zajmować swoimi sprawami. Natomiast to się nie przełoży, moim zdaniem, na jakąś większą wiedzę odbiorców prasy, mediów i tak dalej. Natomiast warte jest zapamiętania, bo pokazuje tak naprawdę trzewia działalności takich mediów, które odgrywały, bo już w tej chwili nie, jak Gazeta Wyborcza, odgrywały wielką rolę w kształtowaniu opinii publicznej. To jest niezwykle istotne. No, Gazeta, można powiedzieć, w latach 90., kiedy byłem naczelnym tygodnika Wprost, konflikt z Gazetą Wyborczą, powiedziałbym, równa się śmierci medium, które by to, do takiego konfliktu się odważyło. Dobrze, panie redaktorze, zostawmy już może wspominki a propos lat 90. Zmieńmy temat, bo czas mój z panem nie jest nieograniczony, a żałuję. Porozmawiajmy o tym, o czym pisze Gazeta Lubuska, a ta w cyklu różnych artykułów opisuje sprawę tego, co dzieje się w Gorzowskim Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, gdzie miało jakoby dochodzić do mobbingu, ale także molestowania seksualnego. Jak pisze Polska The Times, o nieprawidłowościach od początku mieli wiedzieć odpowiedzialny za wspomniany WORD wicemarszałek Marcin Jabłoński z Platformy Obywatelskiej oraz posłanka PO Krystyna Sibińska. Jak pan skomentuje całą tę sprawę? Otóż ta sprawa pokazuje sytuację wewnętrzną w Platformie Obywatelskiej. Po pierwsze tak, tak zwany Oppositionsführer, jak nazywają go bardzo często media niemieckie, czyli Donald Tusk, ma niewielką siłę w zderzeniu z lokalnymi samorządami, bo tam jest ogromna ilość stanowisk, ogromna ilość pieniędzy do zagospodarowania. I w zasadzie można powiedzieć tak, ta sprawa powinna być rozwiązana na poziomie wojewódzkim. A dlaczego nie może być rozwiązana na poziomie wojewódzkim? Dlaczego angażuje się do tego, czy była próba zaangażowania Donalda Tuska czy Marcina Kierwińskiego, który posiadł wiedzę na temat tego, co się dzieje w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego? No, myślę, że dlatego, że te struktury wojewódzkie nie tylko tamże, ale w innych województwach, a pracę swoją zaczynałem właśnie w takich mniejszych ośrodkach gminnych i tak dalej, te struktury są niezwykle silne, zbudowane jeszcze w czasach PRL-u i reprodukujące się przez cały czas. I w zasadzie Donald Tusk, jeżeli nie chce przegrać, nie chce ponieść klęski w Zielonogórskim, to nie może sobie pozwolić na konflikt z tamtejszym establishmentem, nie może sobie pozwolić na prosty jeden telefon. Zawieźcie człowieka, mam na myśli owego dyrektora, czyli Jarosława Śliwińskiego, do momentu wyjaśnienia przez sąd czy przez prokuraturę wcześniej tej sprawy. Nie może sobie na to pozwolić, ponieważ nie może sobie pozwolić na jakiekolwiek wtrącanie się w te wewnętrzne układy samorządowe, ponieważ siłą jest no, pewien chory układ w samorządach. Ja to dalej będę nazywał układem mafijnym, zbudowany jeszcze w czasach PRL-u. To jest bardzo mocna ocena, panie redaktorze. Natomiast pytanie o jeszcze jedną rzecz. To znaczy o kwestię tego, co takie sytuacje nam mówią, jeśli chodzi o kwestie ewentualnych procedur. Co tutaj powinno się zadziać? Jak to powinno wyglądać modelowo? Pojawiają się publikacje, gazety donoszące o wydarzeniach. Jakich pan by oczekiwał reakcji? No, jeżeli byśmy założyli, że dyrektor tego ośrodka, Jarosław Śliwiński, jest takim zwykłym sobie dyrektorem, gdzieś wygrał konkurs, powiedzmy, i tak dalej, a nie odgrywa istotnej roli w tej strukturze, no to działanie powinno być następujące. Pani poseł Skibińska, która dowiedziała się o tym, bo poinformowała ją o tym przypadku mobbingu i molestowania pani, która dotknięta była, czyli Magdalena Szypiórkowska, powinna natychmiast zaproponować pomoc w postaci prawników, złożenie doniesienia do prokuratury. No, to przeciętny obywatel może mieć z tym kłopot, więc takiej pomocy prawnej powinna jej udzielić. Ale widocznie nie mogła tego zrobić, no bo by się naraziła też lokalnym strukturom i nie chciała tego zrobić, zwłaszcza, że za rok jest kampania wyborcza, więc takiego posunięcia. I próbowała przepchnąć tą sprawę wyżej, co jest śmieszne moim zdaniem, bo nie Donald Tusk powinien podejmować, powtórzę raz jeszcze, decyzję w tej sprawie, ale struktury wojewódzkie. To w ogóle nie powinno dochodzić do Warszawy, do Kierwińskiej, do Tusku i tak dalej, ale jest jak jest.
bo jeszcze na co chciałbym zwrócić uwagę. Warunkiem zatrudnienia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego pani Szypiulkowskiej, tej pokrzywdzonej przez owego dyrektora, było wstąpienie do Platformy Obywatelskiej. Mi to jako żywo przypomina czasy PRL-u, że żeby dostać pracę, no trzeba było się zapisać do PZPR. Przy czym chyba wtedy bardziej dotyczyło to kierowniczych stanowisk, bo te niższe to raczej nie tego. A to ta pani pracowała na jakimś podrzędnym stanowisku. Czy w pana ocenie cała ta sytuacja będzie miała swoje konsekwencje również prawne? Jeżeli tak, to wobec kogo? Och, to jest trudna sprawa, bo tak, no tak, powinno się to odbić tak, jak to opisałem. Powinna ta osoba już w tej chwili być po złożeniu zeznań przed prokuratorem. Pytanie, jak oczywiście zawsze jest problem, jak to udokumentować, bo jeżeli to było spotkanie twarzą w twarz, to trudno będzie tutaj podjąć jakieś działania. Ale jak powiedziała pani Polak, czyli marszałek województwa, jak dobrze zrozumiałem, że takich sygnałów o mobbingu w tym ośrodku było więcej i pojawiały się wcześniej, więc nie jest to sprawa nowa. I droga prawna jest drogą sądową, rzecz jasna, i na podstawie wyroku sądu pan dyrektor, jeżeli sąd uzna, że jest winny mobbingu i molestowania, no to powinien za to ponieść konsekwencje, a przynajmniej stracić. A pytanie o konsekwencje polityczne. Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości, skądinąd była minister pracy, Elżbieta Rafalska, dziś na konferencji prasowej mówiła o wniosku o odwołanie marszałek województwa lubuskiego. Mówiła, że ten wniosek jest odpowiedzią na brak reakcji politycznej ze strony Platformy Obywatelskiej. Jak mówiła, długo czekaliśmy z lubuskim stanowiskiem politycznym, dlatego że gdybyśmy wcześniej reagowali, to natychmiast nadano w tej sprawie ton sporu politycznego między PiS a Platformą Obywatelską. Nastąpiłoby zmobilizowanie Platformy Obywatelskiej i zwarcie szyków. Wielokrotnie tego doświadczaliśmy. Za tą sprawą stoi krzywda człowieka, brak wrażliwości, ale też brak odpowiedzialności, do której zobowiązana jest pani marszałek. Stąd nasz wniosek i prośba do radnych samorządu województwa o przygotowanie wniosku o odwołanie pani marszałek. No to jest prawidłowa droga, którą pisała pani poseł Rafalska. Takie powinny być konsekwencje, jak obserwowałem na przykład egzekucję takich sytuacji w Wielkiej Brytanii czy nawet w Niemczech, to natychmiast partia pozbywała się osób, które nieudolnie reagowały, co mogło wywołać by oburzenie, a w konsekwencji brak poparcia, czy spadek poparcia dla danej partii. I zdrowa partia tak powinna reagować. Pani marszałek powinna być, jeżeli nie, pan dyrektor powinien być zawieszony do momentu orzeczenia sądowego, a pani marszałek powinna ponieść konsekwencje polityczne, o których mówiła pani poseł Rafalska. No tak działa zdrowy system partyjny, ale myślę, że Platforma Obywatelska i lokalne struktury są tak uwikłane w dziesiątki takich spraw, że troszkę pan insynuuje, panie redaktorze, no ale powiedzmy, że to jest pana opinia. Panie redaktorze, natomiast pytanie o jeszcze jedną rzecz. Cała sprawa od kilku dni bardzo szeroko odbija się echem medialnym w bardzo różnych mediach. Pytanie, czy będzie odbijała się, jeśli chodzi o kwestię podejścia do Platformy Obywatelskiej w lubuskiem właśnie. Czy to jest tak, że jeśli chodzi o elektoraty poszczególnych formacji, one są na tyle, użyję tego słowa, zacementowane, że tego typu sprawy nie wpływają na postrzeganie formacji przez wyborców? No powinny wpłynąć. Ja to na to patrzę, dlatego z takimi emocjami to komentuję, ponieważ patrzę z punktu widzenia osoby, która naraziła się lokalnym układom, a miałem okazję pisać, obserwować to jeszcze w czasach późnego PRL i początków i w latach 90. I te osoby po prostu są skazane na taką śmierć cywilną. Jeżeli przeciwstawią się, tak jak wspomniana tutaj pani Magdalena Szypiulkowska. I to jest właśnie przerażające. To wskazuje na bardzo poważną patologię. Jeżeli układ lokalny może zniszczyć człowieka, to znaczy, że ten system jest nic nie warty i trzeba z tym walczyć. I zawsze będę po stronie osoby pokrzywdzonej, a nie po stronie
układu, który ale należy panie redaktorze, zachować. Tu jest jeszcze jedna rzecz ciekawa, bo my dziennikarze z poziomu mediów ogólnokrajowych najczęściej jednak przyglądamy się temu, co dzieje się w Sejmie, temu, co robią posłowie, politycy szczebla centralnego. Jeśli chodzi o samorządy jako takie, bo pan użył takiego stwierdzenia lokalne układy. Może samorządom ogólnie i ich działaniu należy się bardziej przyjrzeć pod kątem właśnie klarowności, przejrzystości, też ścieżek, powiedziałabym, działania, kiedy pojawiają się podejrzenia, że coś może być nie tak. Tak, i to jest sukces przejęcia czy odkupienia lokalnych mediów, lokalnych gazet przez PKN Orlen, bo dotychczas one, kiedy były we władaniu pewnego niemieckiego wydawnictwa, były i zawierały układy z lokalnymi samorządami po to, żeby dostawać strumień reklam. I mi pewien naczelny, jeden z drugim, z takiego właśnie lokalnej gazety powiedział tak, mówi, słuchaj, ja mogę zaatakować każdego ministra, premiera, mogę zaatakować prezydenta, ale prezydenta mojego miasta czy jakiegoś ważnego urzędnika w tym mieście ja nie zaatakuję, no ponieważ natychmiast stracę pracę, ponieważ wydawca nie chce mieć skonfliktowanego z samorządem lokalnym redaktora naczelnego. To jest odpowiedź na pani redaktor pytanie. Dzisiaj mogą sobie te lokalne media na taki konflikt pozwolić, a więc mogą pełnić funkcję, która jest im przypisana, kontrolować samorządy lokalne. I zapewniam, że takich spraw różnych spraw korupcyjnych, przekrętów będziemy mieli znacznie więcej w momencie, jak zacznie to funkcjonować tak, jak powinno to funkcjonować. Ale to ja ponawiam wobec tego pytanie o to, czy nie należy się przyjrzeć temu, jak ogólnie działają samorządy. Czy pan widzi, może zapytam wprost, czy pan widzi jakąś konieczność wzmocnienia instytucjonalnego kontroli nad mechanizmami, które działają w samorządach? Samorządy dysponują ogromnymi pieniędzmi, mają możliwości korumpowania różnorakich środowisk. Wczoraj jeszcze rozmawiałem ze znajomym z Wielkopolski i on mi opowiada tak, mówi, jak chcesz, żeby coś drogo było zbudowane za niewyobrażalne pieniądze, to na pewno zrobi to samorząd. Różne dziwne inwestycje, które mieszkańcy zadają sobie pytanie, po co te inwestycje są, to ja na to zawsze odpowiadam, ponieważ jakiś kolega, człowieka z samorządu potrzebował pieniądze. Panie redaktorze, pan tu już kreśli tak czarną wizję samorządów in gremio, że może jednak dorzućmy odrobinę optymizmu, no bo przecież samorząd to jest instytucja potrzebna. Ależ bardzo, bardzo potrzebna, pod warunkiem to, co pani sformułowała we wcześniejszym pytaniu, że będzie kontrolowana. Najlepiej jakby była kontrolowana przez wyborców oczywiście, ale jak wiemy... No ale w jakiej formie? No, przez kampanii wyborczej, kiedy można na przykład, dowiedziawszy się o różnych przekrętach czy nietrafionych inwestycjach, nie wybrać danego prezydenta miasta, ale jak wiemy, tutaj bezwolność być może niedoinformowanych wyborców samorządów jest tak duża, że no, wybierają oni przez lata tego samego człowieka. Panie redaktorze, tu stawiamy kropkę, jeśli chodzi o naszą rozmowę ze względu na czas. Bardzo panu dziękuję za podsumowanie tych dwóch ważnych tematów. Publicysta Marek Król był naszym gościem. Zbliża się pierwsza, za chwilę informacje.